kazania Słowa Bożego zapraszam przewodniczącego diecezji zachodniej, pastora Ryszarda Jankowskiego. Zapraszam. Witam bardzo, bardzo serdecznie. No nie ten wysoki poziom. Z wielką radością przybywam do Gdańska i kiedy patrzę na ten obiekt, to myślę o Panu Bogu, to był cud, że ten obiekt udało się dokończyć budowę. Niesamowita rzecz. Moi drodzy, cieszę się, powiedzę moich przyjaciół, tych, którzy byli, gdy ja rozpoczynałem służbę, byli jeszcze dziećmi, a dzisiaj mają sami dzieci, prawda? To o czym świadczy, ktoś się starzeje, prawda? Czas pędzi do przodu. Przyjemnie jest spotkać się, kiedy jako lud Boży możemy wspólnie wielbić Pana. Myśmy dzisiaj studiowali w szkole sobotnej, właśnie szkole biblijnej, wolę tą nazwę. Bo jak ktoś przychodzi, mówi, wy macie na nabożeństwie szkołę sobotnią, to ja mówię, nie, my to tak nazywamy, ale to jest szkoła biblijna. Bo my właściwie co robimy? Studiujemy zagadnienia Biblii. I chciałbym postawić pytanie, myśmy tego tematu nie do końca właściwie omówili w naszej klasie, chociażśmy dotknęli w naszej grupie, które z tych trzech pokus, jakie szatan skierował pod adresem Pana Jezusa, najbardziej go obnażyło? Czy pierwsza pokusa? Trzecia. Czy druga, czy trzecia? Jak myślicie? Trzecia. Trzecia. Bo pierwsza to była, wyszedł naprzeciw głodnemu człowiekowi, prawda? Druga, no tym bardziej miał rozpocząć publiczną działalność, dobrze byłoby, gdyby z takim efektem ją rozpoczął, prawda? Skoczyłby, spłynął z tej ściany górnej świątyni, no. Ale trzecia, jeżeli co zrobisz? Jeżeli mi oddasz co? Jak myślicie, czy ta cecha jest trochę w nas, czy nie? Czy ktoś może powiedzieć, bracie, ja nie mam tej cechy, mnie to absolutnie nie chce, żeby ktoś mnie doceniał, zauważył i tak dalej. Boję się, że każdy z nas ma pewien problem z tym, większy czy mniejszy. I to jest to, że dzisiaj możemy zmierzyć i spojrzeć na swoje życie osobiste. Dlatego kazanie zatytułowałem, potrzebujesz Jezusa. Czasami ludzie koncentrują się na wielu różnych potrzebach i gdybyśmy spytali się przeciętnego człowieka, czego mu najbardziej potrzeba, to co by powiedział? Nie, czy powiedział, potrzebuje czego? Pieniędzy, prawda? A później, gdy nawet by otrzymał te pieniądze, zupełnie by powiedział co innego. Młodzi ludzie, ankietowani, studenci kończący studia, Anetka, nie wiem, czy mieli tak trudny egzamin jak ty. A jak się ten przedmiot nazywał taki trudny? Prawo handlowe. Prawo handlowe? A myślałem, że matematyka. Prawo handlowe. Ale to też powiązane może z tym, prawda? Odpowiedziało, najważniejszą rzeczą jest to, żeby mieć stanowisko, jakąś o coś w życiu osiągnąć, mieć pieniądze, no i mieć taką wolną miłość. Czyli niezobowiązującą. Gdy ankietowano tą grupę ludzi, po 10-15 latach powiedzieli, myśmy się pomylili. Pieniądze są ważne, kariera jest ważna, ale prawdziwa miłość się liczy, nie taka niezależna. I podobnie my możemy być w tym kościele, dlatego że ten kościół ma co? Ma prawdę i my z tego jesteśmy dumni. Ale ten Kościół to jest coś więcej jak zbiór zasad. Ten Kościół to jest przede wszystkim kto? Jezus. I dlatego jestem w tym Kościele. I dlatego chcę być w tej wspólnocie, ponieważ jest w niej Chrystus Pan. Nie wiem, czy mieliście czas dzisiaj przeczytać pobudkę poranną, jak ja to mówię, ten ciekawy Dwighta Nelsona. Nie podoba mi się to tłumaczenie tego imienia jego, Dwighta na Dionizy. To nie jest właściwe tłumaczenie. Zwróćcie uwagę, że przesadziło. Z tą Heleną przesadziło Whiteową, ale tu możemy jeszcze jakoś... Ja mówię, skoro imię żeście przetłumaczyli, to trzeba by i nazwisko Biała też, nie? Byłoby dobrze. No. Ale też pomijamy to, prawda? No musimy to jakoś, prawdopodobnie w następnych publikacjach to się nie pokaże. Ale pozwólcie, że ktoś czytał, niech mi wybaczy, że ja to powiem. Dwight Nelson kapitalnie analogię stosuje i to była kolejna jego analogia. W 1844 roku narodził się ruch apokaliptyczny. Ruch, którego Bóg przygotował, żeby zwiastować poselstwo i w tym samym roku
niejaki Charles Darwin napisał manuskrypt na temat teorii pochodzenia gatunków. Zupełnie dwa różne kierunki. Jeden kierunek, który wywyższał Stwórcę i mówił o Bogu jako Stworzycielu, i drugi kierunek, który sprzeciwiał się, który występował przeciwko Bogu. W tym samym czasie. Przeczytajcie ten tekst. Bardzo fajny tekst. Warto się z nim zapoznać. Moi drodzy, chcę nawiązać do tekstu przewodniego, kiedy Jezus powiedział: nie miewajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Kiedy rozmawiałem z pewną wspólnotą religijną, która stoi na ulicy i prawda, tam no, reklamuje swoje wyroby, oni mówią: no widzi Pan, i spytałem się, dlaczego Państwo nie zachowujecie całego dekalogu, no bo Jezus przyszedł i wypełnił. Ja mówię, to tak to rozumiecie, że Jezus, tak to należy rozumieć? A co dalej, jeżeli Jezus mówi, że nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska się nie przeminie zakonu, aż wszystko się stanie. I dalej Jezus mówi, kto będzie rozwiązał jedno z tych przykazań, będzie najmniejszy. Czyli ta interpretacja jest niewłaściwa. Wypełnienie to nie znaczy, że Jezus odwołał, ale że Jezus zachował, ugruntował. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli troszeczkę na to zagadnienie troszkę szerzej. Patrzymy na takiego dżentelmena. Szczęśliwy. Mało ludzi takich widzę, prawda? Może jeszcze myśli sobie, co można jeszcze w życiu osiągnąć. On nie wie, że on potrzebuje Jezusa. Wiele ludzi, których spotykamy na ulicy, mijamy, są tego nieświadomi. Nawet ci, którzy idą do lekarza i wiedzą, że za kilka miesięcy może życie się ich zakończy, oni są przekonani, że ich największą potrzebą jest co? Zdrowie. Nie Jezus. Nie Chrystus Pan. Spotykamy ludzi, którzy wyglądają na szczęśliwych. W blasku reflektorów, jakiś zawodowy sukces. Ale gdy to wszystko mija, przychodzi smutek, rozczarowanie. Czy można być szczęśliwym, jeżeli nie mamy Jezusa Chrystusa? Czy dzieci, które w jakiś sposób mają kontakt z nami, uczymy tych prawdziwych wartości? Czy prowadzimy ich do Jezusa? Czy pomagamy im kształtować właściwe wartości? Czy my sami znamy te wartości i zasady, które mogą dać nam prawdziwą radość? Czy tylko pozorna radość, bo coś nabyliśmy, coś mamy, coś się nam udało i odnieśliśmy sukces? Otóż to podstawą takiego zdrowego życia jest Boży dekalog. Niezmieniony, obowiązujący. Te dwie tablice właściwie są wpisane w naszą duszę. Najbardziej prymitywne plemiona, które się odwiedza, nawet Związek Radziecki, który kiedyś istniał, dzisiaj nazywa się ten kraj Rosją, podobnie jak była kiedyś ta nazwa, to kiedy dyskutowałem z ateistami, mówiłem, wiecie Państwo, ale mam problem, bo wy macie w duszy część dekalogu wpisaną. Niezależnie od nas, tak jak najbardziej prymitywne plemiona. I dekalog nie został nam nadany, żebyśmy byli ludźmi niezadowolonymi. Ja czasami przyglądam się nam, adwentystom, i tak mało uśmiechu na naszej twarzy jest, prawda? Nawet gdy patrzyłem, jak w naszych grupach tych studiowaliśmy to, czy smutoszy, prawda? To jest radość, że mogę tutaj być. To jest radość, że mogę dzielić się Słowem Bożym. To jest radość, że mogę wspólnie śpiewać. No tak, mam, Boże, 10 przykazań. Te dwie tablice są tak ciężkie, że mnie przygniatają, prawda? No, co ja bym zrobił, gdybym nie musiał tej soboty święcić? Jaką bym karierę w świecie zrobił? No tak możemy myśleć. Ale to nie taki był cel dania dekalogu. Dekalog czyni ludźmi
ludźmi prawdziwymi, wolnymi, szczęśliwymi, radosnymi. Nie obawiam się, że jakiś radiowóz policyjny zaparkuje przed moim domem i w nocy mnie wybią z łóżka, no bo jakąś defraudację dokonałem, czy innych rzeczy. Dekalog jest niesamowitą zasadą, którym Bóg nam dał, włożył to do naszej duszy i właściwie kieruje to wszystkim nas. Kiedy byłem chłopakiem i chłopcem i dorastałem w domu adwentowym, tutaj Żaneta wspomniała, że przyszedł taki moment, kiedy sama musiała opowiedzieć się po stronie Chrystusa. Kiedy ja dorastałem, to wam powiem szczerze, muszę się tu przyznać, że nie byłem taki szczęśliwy, że moja mama akurat wybrała adwenty. Bo w tym małym miasteczku, gdzie było 12 tysięcy mieszkańców, byłem sam adwentystą. A ja chciałbym, wolałbym być taki jak moi koledzy. Nie być innym. Ale przyszedł czas, kiedy Bogu dziękowałem, że mogłem być inny i dziękowałem za matkę, która mnie zapoznała z tymi wartościami. Wartościami Bożymi. Ale jest jeden tekst, który mi się nie podoba. Wiecie? Nie, może się wam podoba. Podoba się wam ten tekst? Otwórzcie. Ja wolę, jak przeczytamy. Bo wiecie, tu można czytać, ale przeczytajmy. Rzymian 3,28. Ten tekst burzy moją koncepcję. 3,28. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez zachowanie Bożych przykazań. Amen. To by mi się podobało. Prawda? Bo już powiedział, Panie Boże, przyjąłem chrzest, miałem 14 lat. Ile lat już mi to zaliczysz? Jeżeli ktokolwiek może liczyć na zbawienie, to kto? A tu taki tekst jest, że usprawiedliwienie, człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od czego? Od uczynków zakonu. No to jak to, Panie Boże? Ten człowiek, który tam idzie na ulicy i co? Tak samo może być zbawiony? Który lekceważy pewne rzeczy może? To jest ciekawa rzecz. Jest to głęboki tekst. I teraz zwróćcie uwagę, że Paweł, nie, wypowiadając te słowa, nie neguje dekalogu, ale wiele kościołów protestanckich i nie tylko powołuje się na ten tekst, mówiąc, że Pan Jezus przykazania jak gdyby odwołał, inaczej mówiąc, przybił do krzyża. Natomiast apostoł Paweł tutaj rozprawia się z kwestią, w jaki sposób człowiek może być usprawiedliwiony. To jest niesamowita rzecz. Nie mówi, że dekalog nie ma znaczenia. Nie mówi, że dekalog jest nieważny. Nie mówi, że Chrystus przyszedł, żeby dekalog odwołać. On chce powiedzieć, że nie była to taka rola i cel dekalogu. Absolutnie. I on tutaj rozpatruje, w jaki sposób człowiek jest usprawiedliwiony przed Bogiem. To są niezwykle ważne rzeczy. I teraz zwróćmy uwagę, gdybyście ze mną otworzyli Księgę Proroka Izajasza, bo chcę wrócić do tej myśli, którą rozpocząłem, że Pan Jezus przyszedł wypełnić prawo, czyli odwołać, tak jak próbują ludzie powiedzieć. Natomiast Biblia w innych miejscach, kiedy opisuje nam misję Chrystusa, jest tutaj, on występuje pod postaci sługi Pana, 42 rozdział. My czytamy, oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza, natchnąłem go moim duchem, aby co? Aby nadał narodom prawo. I później tak pięknie jest o Panu Jezusie powiedziane w wierszu na przykład trzecim. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Czyli co zrobi? Ludom ogłosi prawo. A więc nada prawo, ogłosi prawo. No to jak? Jak my możemy konkludować, możemy wyciągać wnioski, że Pan Jezus przyszedł, żeby dekalog odwołać. A w 51 rozdziale Księgi Izajasza warto, żebyście podkreślili w swoich Bibliach te teksty, bo to pomaga nam w dyskusji z pewnymi osobami, które wyciągają z kontekstu pewne myśli i chcą pokazać, że rzeczywiście opierają się na Słowie Bożym. 51 rozdział i tutaj wiersz 4. Zwróć
na mnie uwagę, mój ludu, słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo, co? Stanie się światłem ludów. A więc dekalog, Boże przykazania są podstawą nauczania, zwiastowania Ewangelii Bożej Prawdy. Stanie się światłem ludów. Dekalog, Boże prawo. A więc jak można wyciągać wniosek, że Pan Jezus wypełnił, to znaczy odmowę? Jak On właśnie przyszedł w tym celu, żeby bardziej utwierdzić? Zwróćcie uwagę na wiersz 7. Przepiękny wiersz. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość. Ty ludu, którego sercu jest zakon, Boże prawo. Czy tak można o nas powiedzieć? Jest w moim sercu Boże prawo? Czy tylko jest w naszym umyśle? Czy ono jest głęboko wkomponowane w nasze życie? Czy on rzeczywiście występuje w nas? A zwróćmy uwagę na 42 rozdział i wiersz tutaj 6, 42 i wiersz 6. Tutaj, przepraszam, wiersz 4. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. I tutaj, co dalej jest powiedziane? Dopóki co? Dopóki nie utrwali prawa na ziemi. A jego nauki wyczekują wyspy. A więc jak my możemy powiedzieć, że Ewangelia nie ma nic wspólnego z dekalogiem? Tak przyjęły dzisiaj kościoły. Jesteśmy jedynym wyjątkiem. To nie jest powód do jakiejś chluby, ale do stwierdzenia pewnego faktu. Dopóki nie utrwali prawa na ziemi. To jest ten wielki bój, gdzie szatan atakuje Boże prawo i postarał się o to, żeby to prawo było zaatakowane. A otwórzmy Psalm 94. Może nie będziemy czytać wszystkich tekstów, które są tutaj podane, ale tutaj szczególnie mnie się podoba wiersz 15. Może wiersz 12 jest też pięknym tekstem. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, którego uczysz zakonu swego. Bóg używa różnych metod, ucząc nas. Czasami doświadczenia. Znaczy, jak Bóg mnie uczył, żebym był no, taki rzetelny, uczciwy. Nigdy w życiu nie ściągałem. Może to mówiłem, to wybaczcie, ale dam ten przykład. Nigdy w życiu nie, w szkole nie ściągałem. Nie umiałem ściągać. Nie umiałem ściągać. I nie ściągałem, wiedziałem, że to jest nieuczciwe. Ale kiedy już byłem na studiach, i była matematyka statystyczna i otrzymywałem z kolokwium 4, 4 minus, 3 plus, a mój kolega miał wciąż same piątki, w ten czas szóstek nie było, to mnie zazdrość wzięła. No, taki geniusz się znalazł, proszę bardzo, prawda? Znam go przecież, nie? No i ile ty się godzin uczysz? No ja się w ogóle nie uczę, tam były takie wzory. Matematyka statystyczna ma takie długie wzory. No, jak to się nie uczysz? Mówi, ja przygotowuję sobie ściągę. No ale ja? No pod łapkę to wkładam, nie? No, albo mówi tu między książki, wiesz? Ja myślę sobie, a spróbuję. Spróbuję. I zrobiłem tą ściągę. Ale wiecie, na złodzieju czapka gore, nie? Wierzę, to jest nie do końca tak, jak powinno, więc ja się troszkę chyba więcej ruszałem, że pani asystentka spojrzała na mnie, a pan co tam ma pod ławką? To sobie rentgen ma, przez ławkę tutaj potrafi prześwietlić. No przecież co miałem zrobić? Miałem wziąć i powiedzieć, tak jest, to jest ściąga, proszę bardzo. Szybko to pomiotłem, coś tam powiedziałem, prawda? Myślę sobie, na przedmiot patrzę, a moja ławka nie ma tej deski, która została. Nie da. Nawet jak chcesz oszukiwać, musisz być dobry. Egzamin był w sobotę, więc nie mogłem pójść. Ale mój kolega zlekceważył, miał piątkę z zaliczenia. No co tam, prawda? No i ale egzamin miał zupełnie inny charakter, był ustny. Pan profesor siedział z jednej strony, z drugiej strony. No i pyta się koledzy, zadaje mu pytanie, a kolega patrzy w niebo. Ja wiesz, jak ktoś patrzy w niebo, to znaczy, że nie zna odpowiedzi. Patrzy na mnie, ale ja nie jestem w stanie mu pomóc.
Więc pytanie przeszło na mnie, ja odpowiedziałem. Drugie pytanie, podobnie, kolega nic nie wiedział, na trzecie podobnie. W związku z tym profesor mówi, mimo sympatii do pana, do pańskiej siostry, ona była asystentką na tej uczelni, pan nie zdał egzaminu, a panu gratuluję. Wiecie, szedłem do domu i Bogu dziękowałem. Kolejny raz Bóg uczył mnie, że warto być człowiekiem jakim? Uczciwym do bólu. Nawet niech to będzie trójka z minusem, nawet cokolwiek, ale to jest to, co ty uczciwie wypracowałeś. Dlatego zwróćcie uwagę na wiersz 12. Błogosławiony mąż, którego co? Którego ty wychowujesz, panie, którego uczysz zakonu swego. A wiersz 15 jest niesamowity. Gdyż prawo co? Musi pozostać prawem. Gdyby rzeczywiście dekalog był odwołany, to Pan by musiał przeprosić mieszkańców Sodomy i Gomory. No bo na jakiej podstawie zrzucił ogień? Jeżeli prawo zostało odwołane, to cały świat przedpotopowy powinien Pan Bóg przeprosić. To bo nie miał prawa. Łącznie z Kainem. Prawo musi pozostać prawem. To są Boże zasady. I właściwie w innym miejscu czytamy, prawo stanie się światłem narodu, stanie się tym. Ale szatan postarał się, żeby to prawo zmienić, żeby to prawo naruszyć. Dokonał pewnych wyłomów dekalogu, o czym my wiemy. Niektórzy tak przedstawiają dwie tablice dekalogu. Trzy dla Pana Boga, a pozostałe, prawda, to są dla człowieka. Przeczytajmy taką krótką informację na temat drugiego przykazania, które zostało usunięte. Synod w roku 300 w Elwirze zabraniał jakiegokolwiek kultu obrazów czy rzeźb kościoła. A teraz jaki komentarz jest kościoła? Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Czy rzeczywiście nie jest sprzeczny? Zwróćmy uwagę na kolejne przykazanie, które mówi o tym, żebyśmy czcili siódmy dzień tygodnia, szabat, to jest naszą sobotą, od tego nawet słowo sobota pojawia się. Jest powiedziane przepięknie, dlaczego mamy to czynić, to jest pamiątka, że Bóg nas stworzył, Bóg nas, a w księdze powtórzonego prawa jest powiedziane, bo Bóg nas uświęca, a więc Bóg stworzył nas, Bóg nas uświęcił. I teraz zwróćcie uwagę, jak zostało to zmienione. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Już nie jest powiedziane, który dzień tygodnia, dlaczego. Lubię być z Tobą, mówi Bóg. Ja każdą niedzielę spędzę z Bogiem i to będzie nasze wspólne święto. No można tak. Można tak. Ale jest to niezgodne z Bożą zasadą. Została podniesiona ręka na Boży dekalog. Ten Boży dekalog, który był święty, to jest niezmieniony. Moglibyśmy tutaj długo dyskutować o dekalogu, który spełnia wiele ważnych, podstawowych punktów. Wiele ważnych. Ale chciałbym zwrócić na jedno z nich. Zgodzicie się ze mną, że można go porównać do czego? Do lustra. On zagłębia się w naszą duszę. I Duch Boży, pokazując nam dekalog, uświadamia nam nasz grzech, nasze upadki, to, co mamy skrzętnie ukryte pod maską naszego wyglądu, śmiechu, erudycji, czy wielu innych rzeczy. Ale to jest w nas. I właśnie dekalog ma taką niezbyt przyjemną rolę, pokazując prawdę. Tylko człowiek, który jest chyba nieświadomy, że zbicie lustra nie zmienia jego wyglądu, a odsunięcie dekalogu nie zmienia prawdy o naszym stanie. A przeczytajmy list apostoła Pawła do Rzymian 3:20. To właśnie z tym zmaga się Paweł, kiedy chce wyjaśnić wierzącym z judaizmu i wierzącym z pogan i również nam, żyjącym w XXI wieku, że wiersz 20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, przed Bogiem, gdyż przez zakon jest co? Poznanie grzechów. Zakon ma rolę wychowawczą, ale również
ukazującą grzech o tym, co mówiliśmy. A więc nie bądźmy zaskoczeni, że nie dlatego jesteśmy zbawieni, że znamy przykazanie i je zachowujemy, bo wręcz nie to jest podstawą. Dlatego rozumiemy lepiej tą wypowiedź Pawła. I w 7 rozdziale, w wierszu 12, Paweł wraca do tego i mówi znowu na ten temat, że zakon jest jakiś święty, przykazania są dobre i sprawiedliwe i właściwe. Czasami może my popełniamy ten błąd, co naród izraelski, który czuł się dowartościowany, że znał Boże prawo i stawiał się wyżej od drugiego człowieka. Ale to nie jest Bożą wolą i nigdy to nie powinno nas charakteryzować. Jaki jest stan człowieka? Popatrzmy na to, ten obraz. Jak to całkiem pięknie wygląda zewnątrz. A jak jest w środku? Jak jest twoja dusza, przyjacielu, siostro i bracie? Na zewnątrz wszystko może być całkiem przyjemne. Jak jest twój stan? Nieważne, jak inni mnie widzą, nieważne, co inni o mnie powiedzą, ale tak naprawdę w oczach Bożych, kim ja jestem, co Bóg o mnie myśli, gdy Bóg widzi mnie poza tym miejscem, gdy Bóg widzi mnie w mojej pracy, w szkole, w relacjach w domu, w rodzinie, z innymi ludźmi, kim ja jestem. Czy jestem jak ten owoc, który od środka jest zepsuty i który nigdy nie spełni swojej funkcji. I wyobrażam sobie, gdy mamy jako chrześcijanie, jesteśmy takimi zepsutymi od środka ludźmi, nic nie wniesiemy dobrego, niczego nie zbudujemy. Tak jak ta owca nie zdaje sobie sprawy, że nie jest do końca biała. Tak samo my mamy z tym problem. Wiecie, co Biblia mówi? Że nie ma sprawiedliwego co? Ani jednego. Nie ma idealnych osób. I często o tym zapominamy. Podobnie jesteśmy do tej owcy. Jest nam dużo dobra, ale też jest nas dużo czego? Zła. Nie potrafimy wybaczyć, zapomnieć, gniewamy się, lubimy obmawiać. A z drugiej strony byśmy wiele dobrych rzeczy robili, prawda? Bo mamy taką naturę. Jest nas to wszystko wymieszane. Mamy z tym poważny problem. Dlatego apostoł Paweł, właściwie w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, wierszu 23, powiedział tak. Gdy wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Wszyscy, ja i ty, każdy, który narodził się na tej planecie. Przynajmniej możemy patrzeć na pewnych ludzi i ja, wiadomo, to już jest najniższy upadek. Ale czy dla Chrystusa był to najniższy upadek? Czy dla Chrystusa była taka kobieta stracona? Dla ciebie i dla mnie tak. Ale nie dla Chrystusa. Jezus nie dzielił grzechów w takim sposobie. Jezus wiedział, że grzechy ze sfery moralnej są najtrudniejszymi lub najłatwiejszymi do popełnienia. Dlatego nasze małżeństwa przeżywają kryzysy. Dlatego nawet ludzie po wielu latach wspólnego związku małżeńskiego rozchodzą się. Bo to jest sfera, którą szatan z łatwością może atakować, a ty czujesz się bezpieczny i nie wiesz, że jest za późno. Jezus nigdy nie dzielił ludzi w taki sposób. Oczywiście, świat nie zdaje sobie sprawy, że właściwie jest ktoś, kto nimi kieruje, manipuluje. Świat jest nieświadomy, że wiele rzeczy, o których się uzależnili, że ktoś im podał przeciwnik Boży. Oczywiście on to podał w taki sposób, żeby byli uzależnieni i związani do końca. Ale Chrystus Pan. Chrystus Pan. Jeżeli potrzebujesz pomocy, może cię podnieść. Tylko On może cię tak naprawdę podnieść. Tu nie chodzi, żebyś miała czystą sukienkę, czy czysty garnitur, czyste buty. Chodzi o czystą duszę. A duszę tylko może naprawić ten, który nas stworzył. Ten, który nas odkupił. Ten, który zmienił. Czytałem sobie Bożym o Kainie, że odrzucił Bożą łaskę. Odrzucił Bożą miłość. Boże przebaczenie. Wyobrażacie sobie Boga, który go napomina i mówi, słuchaj,
i który go ostrzega. Grzech jest u drzwi twego namiotu, on czyha. Bóg mu o tym mówi. A później, kiedy Kain popełnił zabójstwo zimną krwią, on znowu mu daje szansę. I co mówi? Gdzie jest twój brat? Jak gdyby chciał powiedzieć, Kainie, przyznaj się, powiedz. Ale Kain odrzucił Bożą łaskę. I dzisiaj spotkamy wielu ludzi, którzy odrzucają Bożą łaskę. Mogą być to nasze dzieci, mogą być to członkowie naszej rodziny, a może i my sami, sąsiedzi, znajomi. Nie załamujmy się, gdy głosimy Słowo Boże i ludzie nie przyjmują. Noe był wielkim kaznodzieją, a tylko 8 osób łącznie z nim razem zostało uratowanych. To smutne zdanie, a Kain zamieszkał w ziemi Nod na wschód od Edenu. Odszedł od Boga, daleko. I jego życie wiadomo, jak przebiegało. Wiecie, grzech jest tak pozornie atrakcyjny, że wiele ludzi można w taki sposób przedstawić. Jakby stracili co? Głowę. Jakby byli zupełnie nieświadomi tego. Wiele ludzi zachowuje się tak, jakby nie potrafili myśleć. Często, gdy rozmawiamy na te tematy duchowe, to wiecie, jakie argumenty mi ludzie podają? Nie, że tak mówi Słowo Boże. Nie, że to jest właściwe. Wie pan, bo wszyscy tak robią. Zauważyliście taki argument? Bo moja mama, moja babcia powołują się na jakieś, powiedzmy, znane osoby, czy nawet na jakichś duchownych, prawda, którzy są jakimś dla nich wykładnikiem. Czy nie przypominają to ludzie, jakby nie mieli głów? Wyobrażacie sobie, że idziemy ulicą i mijamy ludzi, którzy tak naprawdę nie mają głowy, tylko ciało. Ale Jezus chce tych ludzi ratować. I nie stańmy my się takimi właściwie inwalidami duchowymi, którzy odrzucają myślenie oparte na Słowie Bożym. To Boże myślenie. Skutki grzechu. Nasza natura stała się zła. Staliśmy się niewolnikami szatana. Oddzieleni od Boga. Jesteśmy skazani na wieczną śmierć. My wiemy, co grzech uczynił. Dlatego dzisiaj mało, czy jeszcze jest coś, co mogłoby nas zaskoczyć. Obawiam się, że bardzo mało rzeczy mogłoby nas dzisiaj zaskoczyć. Dlatego Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli, a Paweł w tej samej księdze mówi, każdy zasłużył na śmierć. Ale lubię to zdanie. I usprawiedliwieni darmo z łaski. To jest właśnie ten tekst, który tak wiele wnosi do naszego życia, który daje nam głęboką pewność, że jesteśmy zbawieni, usprawiedliwieni przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Nie przez moją doskonałość. Nie przez to, że w moim życiu wszystko jest idealne, bo nie jest. Jestem tego świadomy. Im bardziej przychodzę do Pana Jezusa, tym bardziej widzę swoje potrzeby. Dlatego tak bardzo potrzebuję tego zapewnienia, że człowiek jest usprawiedliwiony z łaski, darmo z łaski. Ale ktoś powie, chwileczkę. A co z tą pieśnią Golgota? Znacie te słowa, tej pieśni? Za każdym razem, kiedy ją słucham, głęboko ją przeżywam. To nie gwoździ cię przebiły. Lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Mój grzech. Kiedy będziecie widzieć gwóźdź, to pomyślcie sobie, że on ma związek z moim życiem i z twoim życiem. Że dlatego Pan Jezus był gotowy. I dlatego ktoś musiał ponieść karę. Czyli inaczej mówiąc, gdy tekst mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo, czy jest do końca to prawdą? Nie. Ktoś jednak karę poniesie. Ktoś jednak karę poniesie po nas. Nasz Pan, Zbawiciel. Jakakolwiek niewyobrażalna jest kwestia cierpienia Pana Jezusa.
nie chciałbym tego wątku rozwijać, ale czytamy w Słowie Bożym, że kiedy znaleźł się w pałacu króla Heroda, tam żołdacy, żołnierze zrobili z Chrystusa niesamowite pośmiewisko. Ubrali go w purpurową szatę, ubliżając mu, że jest królem. On jest królem, on był królem, ale oni inaczej to sobie wyobrażali. A później nałożono mu koronę z ciernie. Kiedy byłem w Izraelu, oglądałem ciernie, one mają taką długość. Potężne, mocne igły, które kiedy bito Chrystusa w głowę pod tą koronę, wbijały się w jego czoło. A przecież to nie jego głowa miała pełną grzechów, to moja i twoja głowa. Tak, to Jezus Chrystus, Syn Boży, zapłacił. A więc gdy czytam ten tekst, jestem usprawiedliwiony darmo z łaski, mam głęboki smutek. Bóg znalazł sposób pojednania mnie z sobą. Bóg znalazł sposób, żeby przed całym wszechświatem powiedzieć, że ty i ja jesteś niewinny, usprawiedliwiony. Bo ktoś zapłacił za nas. Za każdym razem, kiedy studiuję te rzeczy, one głęboko, głęboko mnie poruszają. I pamiętam, kiedy zwiedzałem Jerozolimę i tam, gdzie był przesłuchiwany Pan Jezus u Heroda, później tam Piłat, a później, prawda, prowadzono go tą drogą Via Dolorosa. Akurat nie było pielgrzymów w tym okresie, był to grudzień. Szedłem z grupką znajomych, ale przede wszystkim przeżywałem to. Próbowałem sobie wyobrazić, jak mój Pan szedł tą drogą i był wyśmiewany, popychany. Z początku krzyż musiał nieść. I nie protestował, nie bronił się. Ja, który jestem grzesznikiem, jestem usprawiedliwiony dzięki Bożej łasce, mogłem iść spokojnie tą drogą z głową podniesioną do góry. Bo ktoś przetarł. Ktoś przeszedł przede mną. Ktoś wziął na siebie całą hańbę i wstyd za mój i za twój grzech. I dlatego, gdy Paweł mówi, że jest usprawiedliwiony darmo z łaski, chce powiedzieć coś więcej. Że Syn Boży zapłacił niesamowitą cenę, którą do końca nie potrafimy ogarnąć, zrozumieć. Dlatego cały czas Paweł chce powiedzieć, że dekalog i Golgota są sobą połączone, że cień, który pada na dekalog, to jest cień z Golgoty. Tam znalazła się nasza zapłata, tam znalazło się nasz ratunek. Pewną historię podam, może słyszeliście, ale ona tak jest troszeczkę adekwatna do tego zagadnienia, kiedy to na czasie pewnej bitwy król do swojej armii powiedział, jeżeli ktoś opuści pole walki, to pozbawię go wzroku. No i walka była niezwykle ciężka. Losy zwycięstwa przechylały się na jedną i drugą stronę, ale w końcu udało się, że ta armia tego króla zwyciężyła. Ale doniesiono królowi, że jego syn uciekł z pola walki. Jak mój syn? No tak, zezerterował. No i teraz co zrobić? Zastanawiał się przez kilka godzin, co mam zrobić? Jestem król, moje słowo jest słowem, którego nie można odwołać. Nie mogę powiedzieć, chwileczkę, przepraszam, bo to dotyczyło mojego syna, to ja mogę teraz anulować to. Ale to był następca tronu. Jeżeli go pozbawię wzroku, to nie będzie mógł sprawować rządu. Wyobrażacie sobie, co w niebie mogło panować, jaka była Boża debata, to wszystko przygotowanie ratunku dla człowieka? Bóg nie może zawieść mego czy twego grzechu pod dywan, powiedzieć nie ma. Jeżeli skłamałeś, to kłamstwo jest. Jeżeli oszukałeś, to oszustwo jest. Jeżeli cudzołożyłeś, to ten grzech jest. Bóg musi coś z tym zrobić. To nie jest tak, że On go powiedział, nie, chwileczkę, już nie ma, wszystko jest okej. Nie, nie, nie. To nie jest tak, jak wejdę do wody i się umyję, jest okej. A więc co zrobił ten król? Zwołał całą armię i powiedział, mój syn złamał prawo. W związku z tym podjąłem taką decyzję. Pozbawiam go
jednego oka. Ale to jest mój syn. Ja go kocham i daję drugie oko swoje. Prawą stało się zadość, ale łaska zwyciężyła. Jego syn mógł stać się następcą tronu. To samo Bóg zrobił, o wiele większej skali, o wiele bardziej cierpiał. Nie mógł zamieść grzechu pod dywan, bo pierwszy, który by protestował, to kto by był? Szatan. On by pierwszy ustawił się w kolejce i powiedział: Boże, ja muszę wejść do nieba z powrotem. Bóg po prostu wziął na siebie karę za nasze grzechy. O wiele lepiej niż ten król starożytności, który podzielił tą karę. On wziął całkowicie na siebie. I moi drodzy, ktoś tak pięknie powiedział: nie zniechęcaj się, jeżeli nie wszystko wychodzi ci tak, jak tego pragniesz. Staraj się robić to, do czego jesteś zobowiązany i nie zaniedbuj tego. Nie martw się, jeżeli czyniąc to odczuwasz pociechę, znudzenie czy przykrość. Niech tylko twoja intencja w tym wszystkim będzie zawsze właściwa. Prawda, że piękne słowa? A Słowo Boże mówi: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Pewna kobieta, historia została opisana w pewnej powieści, była już młodą mężatką, miała dzieci. I pewnego dnia weszła do pewnego biura i nagle, jak sparaliżowana, zatrzymała się. Tam siedział jej były narzeczony. Nagle to wszystko minęło, pojawiło się na nowo, odżyło, prawda? Gdzieś tam to uczucie, jak gdyby choć troszeczkę się odnowiło. Podobnie on zareagował. Widzieli się, chodzili sobą przez szereg lat, a później rozstali się. On nawet nie wiedział, że ona ma męża, ma dzieci. I mówi: to może wieczorem spotkamy się. Ona mówi: nie mogę. Pokusa była wciąż duża. To chociaż na obiad pójdźmy razem. Dobrze. A później nie wiedziała kiedy, zapomniała o całym świecie. Stała się niewierna swemu mężowi, ślubom małżeńskim. Kiedy wróciła do domu, brała szczotkę do zębów, szła do łazienki, myła, pszczorowała swoje usta. A później powiedziała: ale grzechu nie można szczoteczką do zębów usunąć. Nie usuniecie, siostry i bracia. Potrzebujemy Jezusa, który powiedział: choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarła, jak śnieg zbieleją, jak śnieg staną się inne. Uwierzmy w to. Pewna młoda dziewczyna, kiedy stała się chrześcijanką, jej koleżanka ateistka mówi: słuchaj, czemu ty przyjęłaś chrzest? Czemu ty się ochrzciłaś? Ona powiedziała: no bo byłam grzesznicą. A teraz po chrzcie nie jestem. Nie, nadal jestem grzesznicą. No to nie rozumiem, to po co się ochrzciłaś? Bo wiesz, bo przedtem byłam grzesznicą, która goniła za grzechem. A teraz jestem grzesznicą, która ucieka od grzechu. Każdego dnia dziękuj Bogu za dar miłości, okazany przebaczenie. Każdego dnia dziękuj Bogu za ten dar. Jak to jest piękne, że Bóg wziął moje grzechy. One zostały na Pana Jezusa złożone. To już nie są nadal moje grzechy. On je wziął na siebie, odkupił. I to powinno być taką ciągłą radością moją i Twoją. Szatan będzie Ci mówił: popatrz na swoje grzechy. On Ci będzie to powtarzał. Będzie może przeszłość Twoją Ci przypomina. Twoje upadki. Nie, daj spokój. Ty nie należysz do ludu Bożego. On będzie Ci wciąż i wciąż prześladował i dręczył. Ale to drugie zdanie mi się podoba. Bóg mówi co? Popatrz na mego syna. Popatrz na niego. Na ratunek, który masz. Na zbawienie. Nie na swoją przeszłość. To wszystko inaczej wygląda. Bo człowiek zadaje pytanie: czy ja zasługuję na Bożą łaskę? Nie. Boża łaska jest darmo. Nie trzeba zasługiwać. Czy są jakieś grzechy, które Bóg nie przebacza? Nie. O
oczywiście. Boża łaska to jest nic innego, podnoszenie bezsilnego, bezradnego człowieka, grzesznika i danie mu kolejnej szansy, kolejnej możliwości. Drodzy, Bóg kształtuje Ciebie i mnie. Bóg chce z nas tworzyć nowego człowieka. Bardzo mi się podoba ta myśl, to zdanie. Przeszłość ma wpływ na wszystkich. Czy chcemy, czy nie chcemy. Dom, wychowanie i tak dalej. Ale to od nas zależy, czy pozwolimy jej dyktować, co mamy robić. To od nas zależy, czy pozwolimy, żeby ona nas nadal wiązała z grzechem, czy żebyśmy usprawiedliwiali swoje takie czy inne życie. Może byłeś kiedyś ostem, pokrzywą, która raniła, koliła innych. Ale Bóg może przemienić cię w piękną różę. Bóg może uczynić ciebie nową istotę. Augustyn powiedział tak, bardzo mi się podoba ta jego wypowiedź. Boży Syn żył na ziemi bez grzechu, ale nigdy bez cierpienia. To jest niesamowite. Boża miłość jest niezwykła. Boża miłość jest wciąż ważna. Dlatego Bóg zawsze posiada swoje dzieci, które zachowywały Boże przykazania, kochały Boga i ostatni ruch w Księdze Apokalipsy przedstawiony będzie charakteryzował się tym, że ma właściwe zrozumienie dekalogu. Dekalog nie daje nam zbawienia, ale dlatego, że przyjąłem zbawienie, dar mu z łaski, ja pragnę zachowywać dekalog. Jest to zupełnie inna motywacja, inny cel, inne znaczenie. I pięknie to mówi apostoł Jan, że na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są obciążone. Na tym polega miłość do Boga. Bóg nie chce deklaracji. Wiecie, najłatwiejsze są deklaracje, nawet łatwo jest zaśpiewać. Nieraz rozmawiałem z takimi wspólnotami religijnymi, które bardzo często charakteryzowały się takimi nowymi formami nabożeństw, prawda i tak dalej. Ja mówię, pięknie. Jeżeli to czujecie, róbcie tak. Ale co z przykazaniami Bożymi? Jeżeli Słowo Boże jest tak oczywiste, jak ja mogę przychodzić do Pana Boga i chwalić Jego i powiedzieć, Panie Boże, no przyjmij to, gdy jednocześnie neguję ważność Bożego dekalogu. Skoro Bóg mówi, na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzegam. Ale otwórzcie ze mną list pierwszy do Tymoteusza. Czy zastanawialiście się, dlaczego Bóg was powołał, dlaczego jesteście w tym kościele? Tutaj przeczytajmy to, co Paweł powiedział. Bardzo mi się to podoba. Paweł mówi, dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Czyli uznał mnie za godnego, czyli mógł mnie zaufać. I później opisuje Paweł, kim był, ale ten wiersz 15 szczególnie jest niezwykły. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których co? Ja jestem pierwszy. Chrystus przyszedł, ażeby tobie pomóc. Życie chrześcijanina to jest tak, jakbyśmy pokonywali wysoką poprzeczkę. Musieli pokonać rzeczy dość trudne. Jeżeli powiemy, to jest dzięki mojej sile, dzięki mojej inteligencji, talentowi. Nie. Historia mojego życia i twojego to jest historia Bożej łaski. On każdego dnia podnosi nas. I kiedy szatan przychodzi z pokusami, pozwala Bóg, nie pozwala, żeby te pokusy do nas docierały. Cudowna Boża łaska, której symbolem jest tęcza. I chciałbym, żebyśmy wspólnie powiedzieli ten tekst. Wiemy, że znamy go na pamięć. On jak gdyby jest takim kluczowym naszego rozważania. Albowiem tak Bóg świat miłował, że Syna swego rodzonego dał, ażeby każdy, kto we wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pamiętajmy o Bożej miłości i dziękujmy Bogu za to, co dla nas uczynił. Amen. Amen.